Cześć! Wiele ludzi uczących się języków obcych zadaje sobie jedno bardzo ważne pytanie. Jak mogę szybciej i efektywniej nauczyć się tego języka, którego chcę się nauczyć? Czy są jakieś metody, czy są jakieś sposoby, żeby w jeszcze krótszym czasie rozwinął swój poziom? I oczywiście istnieje mnóstwo filmów na YouTubie, mnóstwo sposobów, mnóstwo metod, jak tego dokonać. Ale dzisiaj chciałbym Ci przedstawić mega efektywną metodę na efektywne i szybkie rozwinięcie swoich umiejętności językowych, na szybką i efektywną naukę języka obcego. Metoda ta jest bardzo intensywna, wymaga skupienia i ciężkiej pracy, ale dzięki temu jest bardzo, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo efektywna. I co więcej, metoda ta skupia się aż na trzech kompetencjach językowych. Na słuchaniu, na pisaniu i mówieniu. Oprócz tego będziesz powtarzał sobie słownictwo, gramatykę, punktuację i ortografię. Czyli w zasadzie wszystko. Całą kompleksową wiedzę o języku. Cóż to za metoda? Za chwilę się dowiesz. Zaczynajmy. Let's go! Metoda, którą chciałbym Ci dzisiaj przedstawić, jest to metoda pisania transkrypcji, która polega na, jak sama nazwa wskazuje, na pisaniu transkrypcji. Otóż mówiąc dokładniej, wybieramy sobie jakiś fragment jakiegoś materiału, wideo lub może być same audio i zapisujemy na kartce wszystko to, co usłyszymy. Słowo po słowie. Zapisujemy dosłownie transkrypcję ze wszystkimi tymi maleńkimi słowami, ze wszystkimi wtrąceniami, ze wszystkimi tymi małymi przyimkami, zaimkami itd., itd. Chodzi o stworzenie dokładnego, można powiedzieć, protokołu transkrypcji, słowo w słowo. Nie jest to streszczenie jakiegoś materiału, jakiegoś fragmentu, tylko, tak jak mówię, słowo po słowie transkrypcja. Materiałem, nad którym będziemy pracować, może być wszystko. Filmik na YouTubie, jakiś fragment wiadomości, podcastu, audycji radiowej. Mogą to być dosłownie wiadomości radiowe, telewizyjne. Może to być jakiś audiobook. Może to być wiadomość głosowa nagrana na telefon przez znajomych. Może to być tak naprawdę cokolwiek, byle... To jest ważna sprawa, byle było to dla Ciebie ważne i interesujące. Najlepiej, żeby to się znajdowało w sferze, w obszarze naszych zainteresowań. No bo jeżeli nie interesujesz się polityką, a będziesz zmuszał się, żeby słuchać tych wiadomości politycznych, będzie to niesamowita katorga i będzie to bardzo jeszcze bardziej utrudnione zadanie. Bo samo w sobie zadanie jest dosyć intensywne i trudne. I trzeba także odpowiednio dobrać długość tego materiału, ponieważ wspomniałem już, że jest to bardzo intensywne ćwiczenie. W zasadzie polecam filmiki 5-10-minutowe. Jeżeli film jest jakiś dłuższy, podzielić sobie ten film na fragmenty 5, max 10 minut, ponieważ będzie się zdarzać, że będziesz musiał jakiś fragment, jakieś zdanie słuchać wielokrotnie, tak żeby usłyszeć wszystko, co zostało powiedziane. Także z takiego krótkiego, nawet 5-minutowego fragmentu, który słuchałem, może się zrobić 40 minut, 50 minut, a nawet godzina pracy z tą transkrypcją. Oprócz tego taki krótki fragment może się okazać transkrypcją na kilka stron A4. Także wybieraj 5, maksymalnie 10-minutowe fragmenty, materiały. Oprócz tego musisz zadbać o dostosowany poziom trudności. Jeżeli będziesz używał materiałów prostych, banalnych, ćwiczenie to, owszem, będzie przydatne, ale nie aż tak bardzo, nie będzie tak bardzo efektywne. Kluczem jest znalezienie odpowiedniego poziomu trudności, czyli taki materiał, który będzie dla nas wyzwaniem. Oczywiście nie może on być zbyt trudny, gdy jesteśmy na poziomie A2 z angielskiego, nie będziemy słuchać jakiegoś podcastu o jakiejś, nie wiem, fizyce kwantowej. Musimy dostosować poziom do siebie, tak żeby było wyzwanie. Też wielkim plusem, wielką zaletą tej właśnie metody jest ta adaptowalność. Możemy dostosować ten sposób do naszego poziomu, po prostu. Gdy jesteśmy na
poziomie A1, A2 możemy tak naprawdę oglądać bajki dla dzieci, nie wiem, Świnkę Pepę i pisać do niej transkrypt. I wtedy też to będzie bardzo dobrze działać to ćwiczenie. Gdy jesteśmy już na wyższym poziomie, bardziej zaawansowanym, możemy skupić się na bardziej zaawansowanych materiałach. Ta uniwersalność jest ogromnym plusem tej metody. Na wstępie powiedziałem, że ćwiczymy dzięki tej metodzie trzy umiejętności. I oczywiście, gdy słuchamy naszego materiału, ćwiczymy słuchanie. Gdy zapisujemy, ćwiczymy pisanie wraz z ortografią, prawnopisownią słówek, wraz z punktuacją itd., itd. Oprócz tego musimy wsłuchiwać się bardzo uważnie, ćwiczymy koncentrację i takie słuchanie w pełnym skupieniu, ponieważ gdy natrafimy na jakiś fragment trudny, przesłuchujemy go jeszcze raz, po kilka razy, żeby usłyszeć te drobne słówko, tę jakąś niewyraźną frazę, nasz mózg pracuje na najwyższych obrotach wtedy. Oprócz tego ćwiczymy także gramatykę. Możemy w ten sposób ćwiczyć, oswajać się ze skomplikowanymi strukturami gramatycznymi. Gdy zobaczymy tę strukturę w tekście, usłyszymy ją, później ją zapiszemy, utrwala się ona, koduje się ona w naszym mózgu znacznie lepiej. To pełne skupienie pomaga nam się zanurzyć w tym języku. W pełni jesteśmy skupieni, skoncentrowani na tym języku. I oprócz tego, że powtarzamy słownictwo, gramatykę, sami zwracamy uwagę na poprawność tego, co napisaliśmy. Jeżeli zobaczymy na kartce, w naszym transkrypcie, że coś się nie zgadza, od razu zapala nam się czerwona lampka, słuchamy jeszcze raz, drugi raz, trzeci, wychwytujemy ten błąd. I moment wychwycenia tego błędu jest bardzo istotny, ponieważ wychwycamy go słuchając, wychwycamy go oczami na papierze, poprawiamy ten błąd i tym samym koduje nam się ten błąd, a raczej unikanie tego błędu na stałe w głowie, w mózgu, ponieważ ten błąd był w kontekście. Oprócz gramatyki, podobnie możemy działać z słownictwem. Jakieś słowa, które już znaliśmy, nagle pojawiają się w jakimś innym, zupełnie nieznanym dla nas kontekście. I znowu sprawdzamy, czy aby na pewno usłyszeliśmy dobre słowo. Nie słyszeliśmy tego słowa jeszcze wcześniej w takim kontekście. Okazuje się, że albo po prostu nie znaliśmy znaczenia słowa w tym kontekście, albo popełniliśmy błąd. I znowu ten błąd, a raczej unikanie tego błędu, używaniu tego słowa w złym kontekście, koduje nam się w mózgu, dzięki temu, że w pełni pogrążyliśmy się w tym języku, byliśmy w pełni skupieni. I dzięki temu, że jest to, tak jak powiedziałem, słowo po słowie transkrypcja, a nie streszczenie, jesteśmy bardzo uważni i zanurzamy się w ten język, który pozwala nam robić to, o czym przed chwilą wspomniałem. Z uwagi na to, że jesteśmy bardzo skoncentrowani, jest to bardzo intensywne ćwiczenie, o czym już mówiłem, dlatego nie należy przekraczać godzinnych sesji. Taka godzinna sesja w pełnym skupieniu nad trzema umiejętnościami językowymi jest w pełni wystarczająca, żeby osiągnąć znaczne rezultaty, robiąc, wykonując to ćwiczenie 4-5 razy w tygodniu, najlepiej codziennie, jeżeli masz czas i masz siły. Ok, podsumujmy sobie teraz to, co powiedzieliśmy do tej pory. Ćwiczenie z transkrypcją polega na zapisywaniu słowo w słowo dokładnej transkrypcji tego, czego usłyszałeś. Fragmentu filmu na YouTubie, fragmentu podcastu, audycji radiowej, zwykłego filmu, cokolwiek. Ważne, żeby ten fragment miał od 5 do 10 minut max. Ponieważ jest to intensywne ćwiczenie, nie powinno ono trwać dłużej niż godzina. Fragmenty, które są najbardziej problematyczne, przesłuchuj tyle razy, ile potrzebujesz, aż zapiszesz, co zostało powiedziane. Nie poddawaj się. Być może będziesz musiał 15 razy jakieś zdanie przesłuchać. Ważne, żeby zanotować wszystko. Wszystkie te najmniejsze takie słowa, zaimki, przyimki, tak zwane słowa uzupełniacze, wypełniacze, tak zwane filler words. Wszystko to musi znaleźć się na papierze. Dzięki tej metodzie ćwiczymy słuchanie, pisanie i wymowę, ponieważ po zakończeniu, gdy mamy gotową transkrypcję, czytamy tę transkrypcję w taki sposób, jaki została ona wypowiedziana. Czyli staramy się naśladować osobę, która
powiedziała tę transkrypcję. I jeszcze taka dodatkowa wskazówka, rada. Wybieraj filmy, wybieraj materiały z gotową już transkrypcją. W niektórych filmach na YouTubie są już przygotowane nie automatycznie, tylko ręcznie napisy i można tam znaleźć transkrypcję. Są także kanały do nauki języka angielskiego, które oferują transkrypcję. Są strony internetowe, które zamieniają nam jakiś film na transkrypcję. W ostateczności poproś jakiegoś przyjaciela, który zna dany język bardzo dobrze lub jeszcze lepiej native'a, żeby sprawił tę transkrypcję. Bo koniec końców chodzi nam o 100% poprawność. Dlatego zawsze sprawdzaj swoją transkrypcję z transkrypcją wyjściową, oryginalną. Daj znać, co sądzisz o tej metodzie. Jeżeli ta metoda Ci się spodobała, koniecznie daj łapkę w górę, subskrybuj i zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu o tym, jak przełamać, pokonać strach przed mówieniem w języku obcym. Na dzisiaj to wszystko. Życzę powodzenia w ćwiczeniach i naprawdę zachęcam do wykonywania tego ćwiczenia, bo jest bardzo, bardzo efektywne. Pozwala w krótkim czasie ćwiczyć wiele umiejętności i dzięki temu w szybki, efektywny sposób rozwijać nasze umiejętności. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego razu. Cześć!